Witam moi drodzy. Dzisiaj Was zapraszam, można powiedzieć, na takie większe comiesięczne zakupy, czyli hol zakupowy. Tutaj jak widzicie mam, pierwszy zacznę kolejności od gabarytów, czyli mam 10 kg cukru i 10 kg mąka 450 nasza zamojska, cukier królewski tym razem. I teraz przechodzimy na stół i pokazuję pozostałe z zakupem. No dobra, jest trochę tego, także myślę, że w miarę możliwości będę Wam pokazywać, bo cały stół mam zajęty, mam troszkę tutaj roślin, także już Wam mówię, co mamy w zakupach. Najpierw może to mięsko. Tutaj mam normalne kości, takie wiecie, od schabowe, możecie sobie ceny zobaczyć. 23, chyba 4 czy 5 takich kości odschabowych, to będą na jakąś fajną zupkę. Sobie odłożę, żeby to wszystko było sprawnie. I tak, tutaj mam 13,57. Kto zainteresowany, będzie sobie mógł cenę zobaczyć. Jako to jest wagowo ilość ogony wieprzowe. Też fajne na jakąś zupkę, barszczyk, coś takiego. Dobra, to sobie już też odłożę na bok. Może z takich większych rzeczy to tak ledwo się mieszczę, powiem Wam, ze statywem. 3-litrowy duży olej rzepakowy. Ja zawsze kupuję większy, bo do frytek i różnych takich rzeczy olej zawsze większy dobrze się, że tak powiem, przydaje. Czekajcie, odstawię sobie na szafkę, żeby się zrobiło miejsce. I tak, tutaj mam taki przedłużacz z wyłącznikiem 5 metrów, 3 gniazda. Będzie po prostu podłączony pod lampę do pomidorów. Taki przedłużacz jest mi potrzebny. Dobra. I tak mamy. Może nasiona mi spadły. Jeszcze z nasion mamy tak. Byłam na 100% pewna, że mam nasiona kalafiora, ale patrzę, nie mam. Czyli tak, kalafior. To będę miała na 2-3 sezony. Wzięłam sobie takie nasiona cynii. Trzeba będzie wysiać. Zobaczymy. W związku z tym, że ostatnio szukałam szczawiu i szczaw mi po prostu już się skończył, a tam mam tak nie za wiele posiane tego szczawiu i chcę zrobić sobie zapasy w tym roku szczawiu w słoiczkach, to dwa opakowania szczawiu. Zobaczymy, czy jedno wysieje, czy dwa. I pierwszy raz dwa wziąłem, zobaczymy, czy dwa pójdzie opakowania. Na botwinkę po prostu burak liściowy. Nigdy nie miałam, także zobaczymy, jak to się u mnie sprawdzi. No my to sobie odkładamy. I tak, tutaj mam do na śmieci, także na plastik, tutaj takie worki żółte. I tutaj na szkło worki idzie zielone, po 120 litrów, niby tutaj 5 sztuk, no i tutaj też niby 5 sztuk tych worków, także te pewnie są jakieś takie, wiecie, mocniejsze, także takie worki na śmieci zawsze się, wiadomo, w domu przydają. Dobra, odkładamy te worki. Lecimy dalej. Mamy tak. Taki makaron. Kolanka. Tu gdzieś jeszcze drugi jest. Makaron, kolanka. 400 gram. W Eleklerku były robione zakupy. Tu gdzieś zaraz jeszcze drugi się znajdzie w zakupach. Mamy taki makaron.
to chcę wam poszeptać, taki makaron. Makarony mi się w ogóle skończyły. Stało mi kapkę tylko nitek, więc uzupełniłam sobie zapas makaronów. Makaron lubelski, takie nitki gniazda na rosołek, chyba kilogram tego makaronu. Gdzie tu jest? Gdzie tu jest? Wodowo, chyba kilogram. Nie mogę znaleźć, ale chyba kilogram tego makaronu jest. Duże opakowanie. Dobra, nie będę tutaj szepotać wam, lecimy dalej. I tak, wiecie, że ja bardzo lubię, czyli tak, ja już was poprawię, bo już się miejsce troszkę zwolniło, będzie lepiej widać. Ja bardzo, wiecie, lubię jabłka, więc jabłek więcej wzięłam. Może jeszcze wykorzystam do na przykład jakiegoś ciasta, kto wie. Także jest troszkę tych jabłek z owoców. Z owoców, czekajcie, wyciągnę. Z owoców, tak. Mandarynki oczywiście. I dla siebie i dzieci lubią do szkoły. Mandarynki. To sobie jakoś tak będę z tyłu stawiała, żeby wam tutaj nie blokować. Tak. Oczywiście na kanapki mamy taki mniejszy ser Gouda. Zechciało mi się. Powiem wam, o, wszystko mi tu leci, dobra, może damy radę. Tak, zachciało mi się paprykarzu, paprykarz szczeciński sobie wzięłam na kanapki, nabrałam ochotę, zobaczyłam, nabrałam ochotę na paprykarz. Dobra, może was jakoś przestawię pomiędzy tymi moimi tutaj roślinami. I mamy tak, z wędlin mamy taki kawałek pasztetówki, jak widzicie, 15,75 na kanapki. Na kanapki również pieczeń 13,71 i mamy oczywiście to, co my z mężem lubimy najbardziej. Mamy tutaj taki salceson. Wiem, że nie każdy lubi, ale starsze myślę pokolenie to lubi. 33,27. Wezmę sobie, przetnę ten salceson na pół. Połowa będzie do jedzenia, a połowę sobie wezmę i zgrzeję po prostu próżniowo, żeby on mi się nie popsuł. Dobra, odkładamy. Lecimy dalej. Skończyła mi się bułka tarta. Bułka tarta, wiadomo, w domu się przydaje do kotletów i nie tylko, więc bułka tarta. O. Tutaj mam śmietanę łaciatą 30% do gofrów albo do jakiegoś ciasta wykorzystam jeszcze. Nie wiem. Dobra, tutaj może będę stawiała. I tak, mam tutaj na dzisiejszy obiad na szybko, bo byliśmy na zakupach, więc tam troszkę zeszło. A wiadomo, domowe obowiązki, jeszcze w piecu muszę rozpalić, ale na szczęście jest fajny, ciepły dzień. Ser biały do makaronu 500 gram. Także dzisiaj będzie na obiadek makaron z twarogiem. Dobra, kładziemy tutaj gdzieś, żebyście w miarę widzieli. Z makaronów mamy spaghetti. Dwa razy. Dwie herbaty rozpuszczalne. Staram się ograniczać, ale dzieci też lubią. Ostatnio herbata. Herbata rozpuszczalna. No dobra, herbata rozpuszczalna jest. Cytrynowa i smak owoców leśnych. Dwa smaki. Herbatki. Lecimy tutaj z tymi. Dalej. Prince Polo różne. Dla chłopaków do szkoły. Prince Polo. Także to też zaraz pójdzie do lodówki. Oj, oj, oj. Mówię, że mam miejsce ograniczone. Dla chłopaków do szkoły. O, taki sześciopak. Soczki.
Chyba różne. Jabłko, jabłko wiśnia, jabłko. Jakieś limitowane z psim patrolem. Tym razem 3 sztuk tych soczków. Dobra. Tak, zaraz przejdziemy do przypraw. Może te większe rzeczy najpierw. Tak, oczywiście. Kawa. Mamy ryż. Kilogram ryżu. Zobaczymy do czego. Znalazł się ten drugi makaron. Kolanka. Dobra, czekajcie, może ja sobie troszkę to ogarnę. No dobra, lecimy dalej. Do dzisiejszego właśnie twarogu tutaj mamy ten. Takie wstążki, czyli to dzisiaj będzie na obiadek do tego białego twarogu. Ciastka, no nic nie zostało upieczone, więc posiłkujemy się kupna. I teraz ostatnie, że tak powiem, o, już Wam zaraz pokażę, uzupełnione zapasy. Podynie kiszle, jakieś przyprawy do ciasta i tak dalej. Czyli lecimy z tym. Głównie po 2 sztuki tego jest, także mamy tak, cynamon mielony, fajnie do ciast z jabłkami, kisiel cytrynowy z cukrem, drugi gdzieś też tam jest, zaraz się znajdzie, tak, z nowości jest drugi, cytrynowy. Z nowości z budyni wzięłam 2 sztuki, drugi gdzieś tam też jest, za chwilę się znajdzie. Budynie borówkowe, nigdy nie miałam, jak ktoś miał, to niech pisze, jak smakuje. Raczej tak bardziej wiecie, na deser. Tak, tutaj jest śnieżka, dodawać do po prostu wzmocnienia po prostu śmietany 30, gdzieś jeszcze druga jest, jest. Czyli razy 2. Kisiel żurawinowy. Żurawinowy jest i drugi. Kisiel żurawinowy 2. Kisiel wiśniowy, gdzieś też drugi jest. Dobra. Czego nie może zabraknąć? Proszek do pieczenia, oczywiście. Też razy 2. Drugi budyń, ten borówkowy. I tak, tutaj też budyń toffee, ja kiedyś miałam, on też fajny jest. Bardziej też tak na deser, jak do ciasta. Czyli razy 2 również. Budyń malinowy. Gdzieś jeszcze drugi jest. Budyń malinowy. I budyń waniliowy. Śmietankowy. To też razy 2. Te budynie. Tak są. Po razy 2. Budy, kisiel ten wiśniowy i jeszcze budyń malinowy. No i takie zakupy. Jeszcze Wam coś pokażę. Tak na koniec. Coś Wam pokażę od mojego męża, bo ostatnio popsuł mi się pierścionek, wyleciało mi oczko i zobaczcie, czegoś tu brakuje, więc ja Wam już pokazuję, jeszcze nie zakładałam. Ja preferuję bardziej srebro, zależy kto co. I już Wam pokazuję, zobaczcie. Nałożymy taki ładny, z takim oczkiem, pierścionek srebrny. I już Wam mówię cenę. 72 zł. Ja sobie zaraz oberwę oczywiście tutaj metkę, próbę i będę śmigać. Nie chciałam z takim dużym oczkiem. Ja miałam z takim dużym oczkiem. Żeby było oczko, bo ja lubię z oczkami pierścionki. Ale też, żeby nie było za duże. No i przede wszystkim, żeby mi tutaj, wiecie, dosyć swobodnie na palcu wchodziło. Także taki prezent od męża, bo tamten mi się zniszczył. No i to takie zakupy, że tak powiem. Mam nadzieję, żeście się nie zanudzili. No jest rzeczy sporo. Ja się zabieram za sprzątanie i zajmuję się właśnie innymi sprawami w domu, bo już mamy godzinę prawie
14, także będę się musiała brać za obiad. Także to na tyle. Jeżeli film się podobał, oczywiście zostawiajcie łapkę w górę, jakiś komentarz, będzie mi bardzo miło i pa, pa!